Tak było. Co robi sidekick? Jest przydupasem Jackala. Nic, tylko potrafi zabijać po prostu. Osobna klasa zabijająca. Kurwa, co to się stało? Czemu zabijacie Abiego? Będziemy smutno strasznie. Ja cię kręcę. No nie, no przestańcie tak robić, bo kontentu nie będzie miał. No nie, no właśnie, dokończajcie tego Abiego, bo smutno. Nie, walnąłem Abiego przed drzwiami do medyka i jestem przed. Dobra, ty walnąłeś. Nie. Nie. Znaczy, i pastorom nawet cooldown by nie szedł, bo... Tak, cooldown już dawno powinien zejść, nie? Znaczy, nie wiem, ile mam ten cooldown, ale... Nasz jest po prostu... mi wie, że cooldown nie szedł. A, dobrze. Znaczy, po prostu walnąłem Abiego, chciałem to oznajmić wszystkim. Ach, no dobra, no. Miejmy nadzieję, że Gorni... Gorni nie robi nas w świra. No, też raz to mi się udało zrobić. Ej, ale Abi coś często dostaje rolę impostorską w takim razie. Ale te, nie zabijajcie go tak często, bo kontentu nie będzie miał i będzie mu smutno strasznie. Wielkie dzięki. Hashtag content dla Abiego. Dokładnie, hashtag content dla Abiego. Dobra, lecimy robić taski, bo... O nie, zajrąba... Czy nie mam żadnej roli? Jaką ja rolę miałem, przepraszam bardzo? Miałem jakąś rolę, ktoś mi zabrał chyba. Jakąś rolę miałem? Kim ja byłem jeszcze niedawno? Oprócz tego, że jestem teraz zwykłym crewmate'em, to kim ja wcześniej byłem? Bo... nie pamiętam. Jesteś czoskiem, a no tak. Potężna rola, czosnek. O, mam tarczę. No, widzicie, rychło, przynajmniej coś dobrego z tego wyszło. Dobra, zróbmy wszystkie taski. Tak właśnie zastanawiam się. Tak właśnie zastanawiam, kto mi ten, majorem. A, majorem byłem, dobra. O kurde, nie zrobiłem tego. Majorem byłem, a teraz mam ten, mam tarczę. No dobra, może tak być. Szukamy winnych. Uuu, ktoś tu kogoś romnąć próbował. No, ktoś, czas się gdzieś cofnął, ktoś próbował kogoś romnąć. No, przyznawać się, kto kogo zarąbał? He? He? No, to jest dobre pytanie, kto to mógł być? Kto cofnął czas? Tego akurat nie wiem. Ja, no, możliwe, że impostor dobił tego. Jeszcze raz? Możliwe, że impostor, drugi impostor dobił tego, co cofnął. Ja wiem, kto cofnął czas. To kto cofnął czas według ciebie? Time Lord. A, dobry jest, wow. Dobry jest, dobry jest. No dobra, no i teraz pytanie zasadnicze, czy co robimy z tym faktem? Kto ciało jest, to gdzie jest, może zapytam się, Zwalczak, gdzie jesteś? Według mnie ciała są przy elektryku. Zwalczak. Ja byłem, Bloody, koło ciebie tam na tych butlach. Potem poszedłem z tych butli w dół i poszedłem w prawo i zacząłem być do elektryka, ale nie dobiegłem, bo się cofnął czas i potem się ktoś zreportował. Zwalczak, gdzie byłeś? Jestem przy... do emergency. Okej. Gorni, a ty gdzie byłeś? No, w medyku, to pierwszy tak jak wchodzi się i te drzwi na górę. A Vexia, ty gdzie byłeś? Actually w adminie. Widziałeś tam tego, Zwalczaka? Nie kojarzę, ale wiem, że jedna osoba była w labie gdzieś i tyle. Ashmadai, gdzie ty byłeś? Ja wiem, że minąłem się z Kryksosem, byłem przy drzewku, a później poszedłem na dół i się rozdzieliliśmy. No ktoś zabił w tych okolicach O2, bo ciało jest generalnie przy O2, jak się wychodzi do O2, to jest na prawo. Od to dołu jak się wychodzi. A kogo zgłosiłeś? ATM-a. Ale Mardlaxa, znaczy, tak, jeszcze wcześniej widziałem Mardlaxa, jak przebiegaliśmy, widzieliśmy się obok tego, na tym, gdzie się paliwo nalewa. Jak on, no ja biegłem. Ashmadai, Kryksos, czy ktoś z was zabił? Więc może ciało, drugie ciało może wyleżeć w tamtej okolicy też. Ja w tym momencie, co był report, to kometki strzelałem. No. Wygodnie, bardzo blisko z ciała. Tam nie było. No, wygodnie, muszę przyznać, bardzo blisko ciała. Dobra, ja bym na razie skipnął. W jakiej poleciał, więc AB mógł być neutralnym, albo czakal jest. Praworęczny, 100 bicików. Dziękuję ci za 100 bicików, praworęczny. Dziękujemy. Kurde, ciężka sytuacja, powiem wam, wiecie? Taka niepewna bardzo. Dobra, no musimy po prostu, będziemy z jakimś biec. Ashmada, widzicie co zrobił Ashmada? I nie pobiegł do światła chyba. Zobaczmy, kto nie pobiegnie do świateł. Pudełko jest. Nie, pobieg. No dobra. To magiczne pudełko, zostaw to. Dobra. Twoje, że ruszasz? No, proszę. Wspólne.
Dobra, Zwalczek wbiega do specimena. Gdzie ciało? No szedłem w stronę tam, gdzie się głosuje i leżało tak jakby tam po drodze, no. Szedł między tam, gdzie są kometki, a po drodze do tego. No tam, gdzie się głosuje, no. Klika ten guzik. Zastanawiam się, Kajtos, to ty zrobiłeś to, co ja myślę, że zrobiłeś, bo nie jestem pewien. Które naprawianie elektryki, ja naprawiam, nie wiem, czy ty naprawiłeś elektryka, dobra. Ja biegłem potem za Szmodejem dalej po elektryku. No, poszedłem z Kajtosem do góry na statku. Czyli, dobra, nie żyje gornik, który był szeryfem i nadal są dwie klasy zabijające, no jak dla mnie to może trzeba kogoś... Ale możliwe, że gorni się o kogoś wywali po prostu. Możliwe, że chciał kogoś wyrąbać. A na kim się, bo ty zgłosiłeś gorniego, Kryksos? Nie, Weksiego, chyba, z tego co widziałem. Tak, Weksiego chyba. No to na kim się wywalił i ten nie zgłosił ten kogoś, kto chciała, no to coś tu nie pasuje. Radio, ja mam pytanie, jedno. No. Gdzie byłeś przed specimenem? Bo się spotkaliśmy w medyku. No nie, nigdzie nie byłem, nie byłem w specimenie, bo nie wchodziłem do specimena w medzie, byłem, kabelki robiłem. Znaczy my się minęliśmy w medyku, ale wyszedłem. No bo kabelki tam, jak wejdziesz do komory, tam są kabelki. Na przejściu są. Mogę to potwierdzić, bo zanim poszedłem do Kajtosa, to jeszcze spojrzałem na szybko na mapę. Wiecie, tam na spawnie jakieś. I tam były dwie osoby w medzie, do Kajtosa doszedłem tam do góry i ktoś był jeszcze na lewo, w górze. Kurde, szczerze mówiąc nie wiem. W sumie jak AB był, Kryksos, no to teraz zgłasza, Kryksos, jeszcze raz, gdzie Kryksos ciało jest? No jak są kometki, to na prawo od kometek, tam jak się idzie do A tego, co ty robiłeś w tym? A ty przypadkiem już kometek nie robiłeś już przypadkiem? Ale ja robiłem kometki, ale ja teraz szedłem tak jakby tam jest na dole ten taki task jeden, gdzie się ustawia te rzeczy i tam szedłem. Kurde, no nie wiem, szczerze mówiąc, mam dylemat, kurczę, nie mam pojęcia. Taki jestem ten, a kto zrobił ten, to coś mi, co mi się wydaje, że zrobił? Coś ci? A co ci zrobił? Coś? No właśnie, chyba... Dobra, nie mam pojęcia. Głosujcie, jak uważacie. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ja jakiś mam taki mętlik. O, dwóch impostorów... A, dobra. Chyba Kryks jest, tak mi się wydaje, tak. Bielik 34, 16 miesięcy. Wow, majestatyczny wynik. Ale chyba to przejechaliśmy, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Chyba to... Nie, no mam nadal tarczę. No. Chociaż może... Może się uda. Czemu nikt naciska jebanego przycisku? Jedna Kajtos. Ej, kto mi dał tarczę? Medyk możliwe. Zwalczak. No to czemu? Ja właśnie zastanawiałem się, kto jest czysty, bo chciałem kogoś wyklearować, a nikt mi nie dawał żadnych ten odznak. Dobra, ja spadam. Kryksos z Dixterem. Przepraszam, że Weksi zero tasków, co jest? Sorry. No, Weksi się wypierdolił po prostu na taski, no niestety. Meksiko! Ejbi, powiedz coś po meksykańsku, weź coś po meksykańsku. Adios. Powiedz. Adios! Nie, coś innego. Hasta la vista. Hasta la vista, baby! Ty kurwa jebana! Ha w języku hiszpańskim jest nieme, kurwa! Jest nieme! Nie czytasz tego! Hasta la vista! Hasta la vista! Nie! Hasta la vista! Kurwa! Ej, weźcie, jakie jeszcze są słowa po meksykańsku? Mam meksykański kapelusz, no. Ej, mówi tako. Tego, że... Ma... Tak, tako jest maksymalnie meksykańskie. Hola, soy Arek. Tako. Gdzie wysłałeś ten kod? Tako. Gringo! Tako. Gringo! No, el caramba! El crewmate. Hola, amigo. Ale jestem maksymalnie Meksiko. To co, robimy standardowy numer walenie i biegu na pyle na samym początku? Mój ulubiony scenariusz, gdzie jest AB? Gdzie jest AB? Hola, amigo! A, AB chce mnie zabić. Łatwo! Kurwa, grasz w tę grę, no ja pierdolę!
Piękne. Hola, hola, amigo! Co się stało? Labra! Spierdolno, czy coś, nie wiem. Ode mnie. Meksykański Bladeus znowu uratował sytuację. Od samego... Ej, Winu, byłeś, byłeś strasznie podejrzany, no co ci mam powiedzieć, no? No, chciałeś mnie zabić na początku. Widziałem, że fejkujesz taski, no, i nie gadasz po meksykańsku, więc coś mi się tutaj zaczęło śmierdzieć. Hola, hola, amigo! No, dobra. Dobra, jak... Nie wiesz, że teraz tak bym znowu. El Calambra! Nie ufam Abiemu jakoś, Gorns, wiesz? Totalnie mu nie ufam. O Bogowie, widziałeś to? Widziałeś to? Jebnął, umarł. Umarł jak koń w butach. Coś go musiał zarazić. Dobra, widziałeś, widziałeś to El Gorni? Co się wydarzyło? Nie, nie widziałem. Rozumiem. Amigo. No. Ej, ale to... Rozumiem, to mam jednego info. To Madlax jest czysty, bo miałem z nim całą rundę. Ej, myślicie, że AB znowu jest impostorem? Generalnie obstawiamy, czyli generalnie Delvek zginął w tajemniczych okolicznościach. Podejrzewamy działanie wampira. No tak, nikogo obok niego nie było. No, nikogo wokół niego nie było. Tego, Madlax jest czysty. Jeśli AB wybiegł na samym początku, to znaczy, że go nie zaraził. To musiał być ktoś, kto był na respie, no. Czyli ja i Gorni też nie mogliśmy tego zrobić. Wszystko wskazuje w taki... Ja i Madlax też nie. Kto jest ja i Madlax? No, ATM i Madlax też nie mogliśmy tego zrobić. On by przy ludziku byliśmy. Ashmadai, co masz te swoje wytłumaczenie? Ja też tego nie zrobiłem, amigo. No, czyli nikt nie jest winny. Dziękuję, koniec. ATM! Znaczy, nie wiem, co Bladeusz robił, bo ja wtedy miałem ten panel słupka, jak robiłem i... Nie, nie. Bladeusz stał obok. Gorni, po prostu przestraszyłem się L.A. Biego, dlatego przyszedłem do ciebie, amigo. Nie widziałeś. No. To był L. No, na początku widziałem L.A. Biego i on pobiegł do medycznego. Na początku ty sam możesz. No, w każdym razie AB jest raczej 100% czysty, bo nie miał jak zabić wampirem. A jeśli jest jeden impostor, to AB raczej tego nie zrobił. Gorni raczej też tego nie zrobił. Bo był przy mnie, ja tego nie zrobiłem, więc wszystko wskazuje na AT, nie, na Ashmadaja w sumie, no, w sumie jeśli Madlax i ATM się czyszczą, to Ashmadaj pełną parą w takim razie. No, w sumie. To może Madlax ja się odczyszczę na następnej rundzie. Co masz na swoją obronę? Co masz na swoją obronę, Ashmadaju? Ej, ale Blad, jak ktoś to Madlax jest Jesterem. Ola, soj to jest Jesterem? Madlax, bo tak chodził do, no, zbyt obiór Jesterem jest. No nic, w każdym razie uważajcie na wampira, używajcie czosnku! Czosnku, El czosnku musicie używać. El czosnek. No. No w każdym razie, no, Ashmadaj jest mocno podejrzany. Duży sus. Profilaktycznie go wypierdźmy. Profilaktycznie. Nie, ja sądzę, że to jest Atem. O, nie był. O, nie wiadomo. El nie wygrana. Nawet zagłosowałeś na siebie. El nie wygrana. Ale El, tarcza. Karamba. No, dobra. Aj, karamba. Czyli jeśli Atem i nie... Kurde, ale to dziwne. W takim razie... No to mógł zrobić, co nie? Dobrze, że mam tą wyrąbaną w kosmos tarczę. Dzięki temu jestem zajebiście chroniony. Dobra, chyba Madlax mi dał tą odporność, tak mi się wydaje. Możesz nie krzyczeć? No jest jej. Zastraszyłeś mnie. Mnie też. Podejrzany jest skurczybyk. Dobra, mam tarczę, idę działać. Czas najwyższy wprowadzić zamęt i rozpustę. Tak, o bogowie. Nie ma zgaszonego światła. Co tam, Atem? Co przy stojniaku? Czy ty chcesz kogoś zabić? Co to ci chodzi? O śmierć? Tak? Chcesz kogoś zabić, a tem? Niestety mam tarczę, byczku! No i co teraz? No, próbuj mnie zabić! Złapałem się na gorącym uczynku! Jestem nieśmiertelny! No i co teraz? El ATM! El ATM!
No, tak, jesteś ten. No i co chcesz zrobić? No, no proszę, mogę zawentować jak chcesz, widzisz? No nie wiem, co ty chcesz mi w ten sposób pokazać, no. To, że potrafię, czyli mam ci pomóc zabijać. No dobra, w takim układzie możemy się zgadać na taki luźny układ. Dobra, Atem, czyń honory, ale tego Mardlaksa nie zabijaj. Dawaj, koniu, Atem, zabijaj! Dobra, dawaj, zabij kogoś, tu nikogo już nie ma. Nie, tu chcesz wejść? No dobra, no. Kurwa, utknę tu na bank, wiedziałem, kurwa. Konie są za grube do wchodzenia na wentów w takich miejscach, że ja pierdzielę. Co za głąb! Co za głąb do chuta! Halo! Halo, pomocy! Halo! Pomóżcie mi! Co za głąb! Wiedziałem, że wchodzenie w tego miejsca do wenta to najgłupszy pomysł, jaki mogłem wpaść, co nie? Aj, karamba! No nie wierzę. Oż. O, w tajemniczych okolicznościach zginął Gorni. Nie wiadomo, kto to jest, no. Czyli nie, to jest Delbert zginął w pierwszej, a Asmodej został wywalony, a teraz Gorni zginął. No to... To jest no, nie. Ja robiłem prawy reaktor, a Gorni leżał na lewym. W każdym razie nie ma żadnych dowodów na nikogo. Nic nie możemy zrobić w takiej sytuacji, musimy skipnąć. Nie no, Elbladeusz brzmi strasznie podejrzanie. Brzmi dobra. Strasznie podejrzanie, ale prawda jest taka... Nie no, Mardlach 100 Jester to zajebi. Co? Nie no, nie, co? No co to jest? Nie no, to jak Mardlach 100 Jester, a ten, ty robiłeś ten reaktor, no to zostaje nam Bladeusz w takim razie. Co? Nie, ja robię taski. Na mnie chcesz jej być wykluczyć? W pierwszej rundzie Blady powiedział, że jestem 100% clearem. Tak mówiłem, ale bo... żartowałem. No niestety, Abi, wpadłeś jak śliwa w kompocik, no. No jasne, Bladeusz, najpierw mnie oczyszczasz, a teraz... Arriba, arriba! No, jestem jedynym podejrzanym w tym momencie, to jest oczywiste, Bladeusz. Bladeuszu? No? Gdzie byłeś? Ta kwestia jest gdzie taka, byłem? Że... Gdzie byłem? O Bogowie, gdzie nie byłem, co nie? Bogowie, nie no, ja... Nie byłeś? No mówię ci, standardowo szedłem za ATM-em i kiedy on wskoczył do venta, to próbowałem za nim wskoczyć i kurde się zaklinowałem, no. Straszny przypał ogólnie. A to rozumiem, no. W takim razie ATM zapchał. No, no mówię, a ten prawdopodobnie zapkał wenty. No dobra, no nic. To, AB na pewno jest winny. Aha. No zdaje mówię, strasznie a ten zapkał te wenty. No dramat po prostu. No, nic się nie dało zrobić. O nie. Arriva! Arriva! Arrivederci. No. Co mam ciekawego? Jak tam życie? Fajno. Fajne życie. No fajne życie, co nie? Takie nie za ci, takie ciekawe, w sumie dużo przygód, te sprawy. No. Tu, 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 tu. Ha! Zwołuję to posiedzenie. Dzień dobry! Co tam u was? No, arrivederci! No, co tam ciekawego, Mardlix? A właśnie ciebie, tobie nałożyłem tarczę. A wiem, wiem, dziękuję ci. Dzięki temu Atem nie mógł mnie zabić, co nie jak za nim biegałem. To było strasznie miłe z twojej strony, bo mogłem za nim biegać i patrzeć, co tam robi. No. Nie, jak cię spotkałem, to nie próbowałem, chciałem, żebyś ze mną zabijał. A, no i tak, to nie wiedziałem, myślałem, że próbujesz mnie zabić, ale potem stwierdziłem, że i tak ci trochę pomogę, no bo wiesz, tak fajnie będzie, dlatego co nie? Dlatego mnie wyrąbiesz. No, nie, nie wyrąbię teraz już. Teraz już, bo Atem na siebie zagłosował. No cóż. Ojej. Nie no, byłem medykiem, nie wiem co on tam robi. Jakąś tarczę miałem do użycia. Pamiętajcie, fajnie. Nie każdy ma dowód, żeby być niewinnym. No, dokładnie. I znowu zwycięstwo prawości. El Mexico, amigo Bladeusza. Atem Vampire. Dokładnie. Czyli jednak. A, widzicie? No jednak. Wikaka!